Dobry. Dobry. Cześć. Ja po Motorola. Po co? Po Motorola. Po Motorola. Ok. Ty, S21, 790 zł? No a jaka jest cena na metce? No tak, a pokażesz mi go? No. Gdzie on leży? Tu jest. S21FE. No właśnie. A to nie jest taki, jak ty miałeś? Nie, ty miałeś S20, nie? S20. W tej fajnym stanie. Opakowanie jest do niego? A jest na pudełku napisane? Czy tak? Nic nie jest. Czekaj, zobacz. Zobacz. A dałoby radę go do jutra dostawić? I tak masz godzinę czynną. Ja jutro robię do 14. Mam pudełko do tego. No właśnie, ja jutro robię do 14. No. Żebym kochany przyszedł po niego, nawet mu się nie targował. No, z zegarkiem był połączony. I fajnie chodzi. No jak mi nie przyjdziesz? 99% klientów, którzy się ze mną umawiają, nikt nie wraca. Ty. Jeżeli mówię, że przyjdę, bo mi chodzi o taki telefon, a nie, że będę Motorola wykupował, wiesz o co chodzi. O, jeśli ja tu miałem poważnych min i poważnych tonów, dobra, a nie przyjdę? Dobra, no to dobra, no. Jeżeli mówię, to mówię. Cieszę się bardzo, ja ci odkładam do jutra. O. Zaraz zobaczymy, jeszcze rezerwację trzeba na niego zrobić. Tak jest. No, ja się umiem, chłopie, dogadać. Ja jestem dopiero jutro, tak, 12.30. Po robocie tutaj od Bunga. Jestem przychodzę. Jutro od 9 do 19, no kiedy przyjdziesz, to przyjdziesz, nie? Przyjdę. Czekaj, ja to zarezerwuję. Za to Motorola, słyszysz? Motorola, to tak. Za 50 zł odbieramy. Tak, 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 tak. To będzie 52,86. Proszę bardzo. 47,14. Podpisik? Jasne, podpis musi być. Dobra, daję to na korona. Ja przyjdę po tym telefon. A tu co ci się stało? O, widzisz. Dziecku dałem. Czy z dachu spadło? No. Z dachu. No ja. Że ja robię ja jestem zarejestrowany, zaskoczony. No ale mi chodzi nie, że ty z dachu spadłeś, tylko telefon. No telefon też. Aha, to razem ty z telefonem poleciałeś. No. Aha. Nie, ja pierdziele. Tyle zabiegów, że szkoda mówić. Ja pierdziele. Okej. Okay. Dobra, idę wyjeść do jutra. Sujeryter. Do zobaczenia. Fajny długopis. Możesz sobie bierze. Wziąć, możesz sobie wziąć jak chcesz. Tak? Pewnie. A tam małej, zobaczmy czy będzie weszło. Wiesz, śmiał. Przy tej ścianie ci brakuje. Nie, masz posady. Czy na razie. Ja po ten telefon. Już ci daję. Co cię brat wysłał? Tak. Sam nie umie? Nie, no bo się musiał spotkać z kimś, a wracamy, wiesz? No, okej. Okay. No. Czekaj, niech ja to znajdę. Ale co ty na 1 rusza szedłeś? Taki no nie, no zbiegłem tutaj, mówię do 19.30, tam do 20. Do 20. No, na ten powiedział, że do 19.30, no to lecę, nie? To było 300 za niego, nie? Redmi 12, nie? I podpis właśnie, proszę. Kodem chcesz? Nie, nie pamiętam. Dzielę, ostatnio miałem problem, nie, koniec, nie? Nie, tak to jest, jeśli kogoś śpieszy, to zapomnij. Dwa dni telefonu nie miałem, teraz będzie 1 000 000 wiadomości.
Bez w ogóle żadnego telefonu, nawet zastępczego? Nie, jak nie potrzebuję, to nie używam w ogóle, nie. Tak? Nie mam z tym jakiegoś problemu, nie? Zazdroszczę ci, bo ja miałem ten problem. Miesiąc czasu bez telefonu potrafię żyć, nie mam tego. No, nie mam tak jak wiesz, ktoś musi, bo zadzwonić, bo napisać, bo pograć na Face'a, weź co? No. Ja bym miał delirkę, nie? Co ty, ja bym bez telefonu mógł żyć. Tak? Jak ktoś chce mnie znaleźć, to mnie znajdzie. Super, zazdroszczę, nie? No. Ja bym nie umiał. Nie, już nie. Nie, to ja nie mam takiego parcia na szkło. Dobra, to trzymaj się, powodzenia. Na razie. Siemano. Cześć. Cześć, szefie. Co tam, co potrzebujesz? Mam znowu telefon na p***ole. Cierpiesku, ale ładny. Chcę coś zastawić, rozumiem? No, znowu ten telefon. Oj, szefie, jak ja mam. Co masz? Dobrze mam z tobą. Wiem, aż za dobrze. No gdzie koleżankę zgubiłeś? Siedzi w aucie. Nie chciała przyjść się pokazać? Nie. Wystraszyła się mnie, czy co? Nie wiem, może. Mówisz? No. Nie no, aż tak groźny nie jestem, nie? To nie o to chodzi. Tylko ona po prostu nie chce... A, co ci będę mówił? Jej sprawa, co nie? Nie będę kogoś zmuszać, żeby do mnie przychodził, nie? Mówisz bez przesady. Dokładnie. Ale ja mam z tobą... inne sytuacje, co nie? Jakie? No ja mam z tobą takie, że zawsze odbieram, zawsze dostaję pieniążki. No. No może, nie wiem, może ktoś nie chce, wiesz. Wiesz o co chodzi. A ty mi zawsze pomagasz. Staram się jak mogę, nie? No. A pomagasz naprawdę bardzo dużo. No widzisz, przynajmniej masz gdzie pójść. Proszę? Przynajmniej masz gdzie pójść, nie? No niby tak. Ciężko jest w życiu. No fajnie wychodzę u ciebie, no nie jest źle, no tego. Chciałbym więcej, ale ale więcej nie dajesz. Ale dajesz tyle, żeby pomóc. Wiesz, każdy chciałby dużo, nie? No. Mi też fajnie by było ci pożyczyć miliard złotych, żeby mieć z tego fajne odsetki, no ale nie wszystko się da, nie? Wszystko dokładnie. W ramach... W tym, Jezus, słów mi brakuje. No, dokładnie. Rozsądnie wszystko trzeba robić. Wszystko okej. Ale w sumie też tak dajesz, żebym ja też dużo nie stracił, co nie? No bo powiem ci szczerze, że to co pożyczasz, a jak miałem oddać, to no nie oszukujmy się, to nie. No im więcej pożyczysz, tym więcej musisz oddać, to jest raczej naturalne. Dokładnie. A ile potrzebujesz? Zawsze mi dajesz tyle samo, co nie? 300? 3. To jest twoja umowa. 300 za telefon. Dziękuję ci bardzo. No, dziękuję ci również. Ja tobie bardziej dziękuję. Bo ty zawsze mi pomagasz. Staram się, chłopie. Staram się. Na razie. Szacunek. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mam pytanko. Dzień dobry. Te pierścionki, które mam dwa, do kiedy one są przedłużone? Bo jak widzę, zostawiłem kuźwa w łodzi. No, miesiąc pan przedłużał, nie? To znaczy przedłużyłem telefon i pierścionek, ale mam jeszcze dwa. Jeszcze dwa są.
Ja jej wcześniej przedłużałem, tylko teraz nie wiem, do kiedy one są. Moje papiery już zostali w robocie. Co my tu mamy? 24 maj, 22 maj. Aha, to czyli jeszcze jakoś... A, no to dobrze, czyli bezpiecznie będzie. Do... Bo tam były dwa jeszcze, no. Do 8. Do 8 te dwa ostatnie. No to dobra, no to super, no to dobra, to ja przed majówką już to poodbieram. Czyli mamy... Co dzisiaj jest? 23? 23 mamy ci. Jeszcze dwa tygodnie. No to dobra, no to przed majówką. Spokojnie. No. Ewentualnie w razie, jak będę miał problemy z kasą, to przedłużę już. Można przyjść po majówce, bo to jest do 8, nie? No. No to nie ma sensu już. Też nie chcę się później. No ale do 8 mamy czas, tak? Ten ostatni tydzień. No. Więc nie ma sensu już szybciej przychodzić. Można przyjść już na tego 8, nie jakby 7, tak? No i później jest 13 ten smartwatch, no to pan musi sobie zdecydować, co z nim będzie robić. No i laptop. A jest dalej ten smartwatch był? Bo teraz nie pamiętam, do odbioru? Za dwie dychy był pożyczany. No. Tam grosze będą, nie? To ile mówi pan? Na dzisiaj 24,20. To ja go biorę od razu teraz. Tak? Na pewno? Tak, biorę go. Dobra, nie, no spokojnie. Biorę. O, super. To już jeden mam. Podpis, proszę. Jasne. A co to za smartwatch był właściwie? W pudełku, bez pudełka? Już moment. Chyba bez, albo w pudełku, bo już teraz nie pamiętam. Kurde, z głowy mi wyszło. Nie spojrzałem na umowę. No. Naprawdę z głowy mi wyszło, nie wiem, nie pamiętam teraz. Czy on był w pudełku, czy bez? Ale chyba bez. Chyba bez. Teraz to bij, zabij, nie pamiętam już. Dobra, szukamy. Naprawdę nie pamiętam. Dobra, znalazłem. O. Super. Bardzo pana proszę. Fajnie. Ja już podpisałem tam. No to wszystko. No to super, dobra. To czyli to kiedy pan mówi do 8? Czyli gdzie wcześniej być najlepiej? No bo też czasami nie ma co na ostatnią chwilę czekać, no bo 8 jak ktoś będzie chory, to... Różnie bywa. Różnie bywa. No, tak. To lepiej się nie spóźnić. No bezpieczniej będzie dla pana, nie? No. A ten, a propos tego laptopa jeszcze, bo pan miał ten on laptop. On chyba już poszedł. On jeszcze wisi na magazynie. Ja go jeszcze nie zrobiłem przypadek, więc mógłby pan go odkupić ewentualnie, jakby pan miał pieniądze, bo przedłużyć już go się nie da. No. Ale... Wykup wiem, że będzie więcej kosztował, to ja sobie zdaję sprawę. Ale można go wykupić, nie? A za ile ja go zostawiam? Nawet nie pamiętam. 150 zł. Laptopem? Tak. Więc jakby mi pan dostarczył... Za 150? Ja myślałem, że więcej brałem. Jakby mi pan dostarczył 200, to zrobię panu sprzedaż laptopa. Dobra, to mówmy się tak, ale ja jutro go nie wezmę na pewno. Ja nie mówię jutro, nie? To nie wezmę jak, go na jutro. Jak młody nie zrobi mu przypadku, bo młody teraz pracuje... Ja go kurwa nie lubię, tego chłopaczka. Ale on mnie normalnie żyły podnosi, normalnie jak przychodzę. To okay. On jest jakiś taki dziwny dla mnie. Powie panu niezgodność charakterów. Nie, on jest jakiś, nie, w ogóle. Jak, nawet jak kurwa... Nie, on... Do klienta pewno jakoś, nie wiem, to jakiś taki kurwa... On jest zimny po prostu, ten chłopak. Ale każdy ma swoje zalety, no... ja też mam swoje wady, nie? No dobra, no ale ja często jestem u niego, no. Wie. No. Kurwa, dowód osobisty, to ja mówię, kurwa, jakiś biurokrata, mówię sobie, myślę, no. Czy co, kurwa, co ty, chłopaku? Bo literą prawa się kieruje. No ja rozumiem, nie? Normalnie, ja też powinienem brać od pana dowód osobisty. No ale ja pana widzę częściej niż pewnie pan własną matkę widuje, więc no... No, właśnie moja matki 7 lat nie widziałem. No, ja mówię, no to, kurde, no ale ludzie, kochani, mówię, no... To ja nie będę wołać od każdego dowodu, no bo wszystkich znam po prostu, no tylko PESEL-a pańskiego nie pamiętam, nie? Dokładnie. Ale no nie będę żądać tego dowodu, no bez przesady, no ale on się... A Sika też, ona go nie lubi. Ona zawsze się mnie pyta, jak przychodzę do bardzo, kto był, nie? No. Który pan był, nie? Ja mówię, ten co ma pieska. A no to fajny pan, mówi, ten pan fajny. Ale osób... tego młodego mówi, nienawidził. Ale mnie też wiele osób nie lubi. Niezgodność charakterów, ile mam... Pana? No pewnie. I tu jak mam te okienko, nie? To tylko zaglądają, kto tam siedzi. O kurwa.
i sobie idą, nie? No jaja jakieś. No naprawdę. Ja też nie wymagam, żeby mnie wszyscy lubili, nie? Nie, no ale to się nie da pana nie lubić, o to chodzi. No, znalazłoby się parę osób, co by się z panem nie zgodziło, no to, nie? To nie, to chyba jacyś dziwni, odwróceni ludzie. Nie no, po prostu no, nie musimy wszystkich lubić, nie? Ale widzi pan, pan potrafi i doradzić, pomóc jakąś radą i ze wszystkim, a z nim jak rozmawiam, to nie jakiś kurwa taki, że... Ale nic im nie idzie z nim porozmawiać. Ale widzi pan, no mówię, każdy ma swoje zalety i wady, nie? On na przykład potrafi rzeczy kupić, na której ja ich nie chcę dotykać. Ja tylko otwieram drzwi i widzę, że on siedzi, to już mi się gorąco robi. No ja wiem, no ale ma też swoje zalety. No ja wiem, chłopak, no niestety, nie? No pana akurat nie było, no musiałem się do niego kupić. Ja na przykład iPhone'ów nie znoszę kupować, po prostu nie bierze nerwica, jak mam iPhone'a no kupić. Przed chwilą był gościu, co 15 chciał sprzedać. Ja wiem, że na tym można zarobić, ale też można się naciąć, nie? No. Na tym, bo jest dużo podróbek. Ja w ogóle, jak widzę produkty firmy Apple, to mnie szlak jasny trafia, nie? A on to kupuje i kupuje to w naprawdę rozsądnych, dobrych pieniądzach, gdzie można jeszcze na tym zarobić. No to jest jego zaleta, no, dobra, no, nie? No, tak. A że go ktoś nie lubi, no to w sumie co mnie no to ja obchodzi, wiem, nie? Jak to jest. Co mnie to obchodzi? Wiem, jak to jest. No, on ma zarabiać pieniądze, a nie być tutaj, nie, no tak, gwiazdą Trzebnicy, nie? Gwiazdą to ja nie go będę. Ale mam pan Sławek tutaj jest moją taką wschodzącą gwiazdą. Sławek? No, no. Jak? Ten Ala ksiądz? Nie. Bo my na niego zawsze, taki Sławek jest przednicy, my na niego zawsze ksiądz wołamy, bo taki na niego jest, chyba, na niego bo on jest taki straszny katolik. A ja słyszałem, że chyba w niego, w Trzebnicy na niego awatar wołają. A to tylko to nie wiem. No ale bardzo sympatyczny gościu. Właśnie, nie? Strasznie grzeczny. No. Aśka mówi, że aż za grzeczny. Czy grzeczny? No taki. To chyba, że może inny Sławek. Inny, to z Małosław, no nie, no. Małosław w Trzebnicy chodzi, nie? Nie, ale tak spoko. Także u mnie też są wschodzące gwiazdy, ale to dopiero 9 odcinek, więc pogadamy przy 50. Mam nadzieję, że się uzbiera tego więcej. O, ja bym chciał, nie? No, ale, ja jestem za jak najbardziej. Zobaczymy. Wie pan, panie Irku, no... Po malutku, nie? No, po kroczku, od czego się zaczyna, a potem idziemy dalej. Także ja jeszcze moje dzisiaj powiem, to jeszcze ja w to zaangażuję. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, zapraszam. Zgodzi się. No to dobrze, to dobrze. No zgodzi się. Nie ma sprawy. No. Dobra, nic nie przeszkadzam. Dzięki do bardzo. Do zobaczenia, panie. No, wszystkiego dobrego.